Ej, jako że mam Becknera, to biorę pistolet. Sparks i już w ogóle mnie nie zgubia. Chcę jest... pograć tymi Sparksami trochę, bo fajne są. Ja muszę do ciebie dołączyć. A, już jestem. No tak. Jezu, wypierdol ten Steam. Ach. OBS Studio. A, ja mam Red Shirta, ale ja go sobie zrobię fajnie w sumie, bo on nic nie ma. Ale co to jest w ogóle? No dostałem ten skin cały od pana Czarego. A, no tak. Ale ładne! Co? Poka. Cadwell Marathon Swift. Ja nawet nie wiedziałem, że jest takie Cadwell Marathon Swift. Poproszę to. O Jezu. A w ogóle to jest bardzo przystojny karabin, co? Tak, bardzo, bardzo... taki bym powiedział wysokiej klasy. Nawet bez skina jest tak, naprawdę tak, bardzo ale przystojny. Ten skin jest, daje mu też dużo. Bardzo ładną linię ma. Ej, a daj mi chwilę. Jezu, ale mnie kurwa łeb boli. No nie podoba mi się to, no. Już jestem zdrowy, a wychodzi... Kurwa, na to, że nie jestem. Jest. Welcome to chatroom. Damian, gdzie ty polazłeś? Damian! Jestem na czacie GPT, zaczekaj chwilę. No. Chcę prowadzić streamy na platformie Twitch. Tematyką streamów będzie granie w handshodu. Rozmawiamy po polsku, pomóż mi dotrzeć do większej liczby odbiorców. Ole, wymyśliłeś. Regularność i harmonogram. No to mamy, codziennie wieczorem. Tak jest. Możemy to sobie sprawić, bo dużo tych, dużo platforma tak, że jak wrzucasz regularnie, to wyświetla się to częściej. Ezu, dawaj, czy ty serio będziesz postać z fajigiem na pistolet Sparks? Michał, kurwa mnie to, żeby mnie podglądasz. Nie no, żartuję, nie ma fajigu. Nie... Kurwa. Chciałem cię wkurwić tylko trochę. No i ci się udało, gratuluję. You spin my head right round. Ale ja muszę chyba wziąć chrupki. No, konieczność jest wzięcia chrupków. No, gramy na chrupki. Aj. Zajebiste serial Gentleman jest. Znowu oglądam drugi raz, Ewie się bardzo podoba. No i nic dziwnego, bo to jest bardzo dobry serial. O, FPS dobrze. Podam. Respekt. Kurwa, no ja pierdolę, jak mi się spać chce cały czas, no zaraz mi chuj jasny strzeli. A ja już energola drugiego piję, nie? Nic, nic nie działa, wziąłem zimno w stopu, muszę skarpetki jakieś kurwa znaleźć. Multiplayer. Horror. Survival. O, survival, horror. Interakcja z widzami. A w ogóle co to jest za lojalność? Gdzie są moi obserwujący, których tak ciężko zbierałem? Gotowe. Rozpocznij stream, rozpocznij nagrywanie. A myślisz, że to dzień pomoże? Dobry, Polsko.
To musisz poczekać tak z 5 sekund, zanim powiesz dzień dobry Polsko. O kurwa, rach, to teraz my nie oglądamy Twitcha, tylko... Dwa. Lecimy. O nie. No! Jezus Maria. Szkoda, że nie jesteśmy kobietą z dużymi cyckami. No, ej, w ogóle tych kobiet z dużymi cyckami bardzo dużo się zrobiło tutaj, co? Znaczy ich zawsze było dużo. You spin my head right around. O, Damian zaczął streamować, oglądaj. No oglądam. Dwóch obserwujących. Dlaczego zero widzów, jak ja jestem? No właśnie, mam wrażenie, że to coś się tutaj jakoś bobi. Może tak. Stream, serwis Twitch, odłącz konto, nie, to nic. Wyjście, dźwięk, obraz, skróty klawiszowe, ułatwienie dostępu zaawansowane. O nie, taki zaawansowany to ja nie jestem. Ej, PewDiePie śmiesznie zrobił. PewDiePie cały czas odpalał transmisję, w której... dobry, Polsko. W której zbingował... O, już jest jeden wiz i to ja jestem. Tak. W której zbingował wszystkie swoje wideo i możesz odpalić sobie w dowolnym momencie PewDiePie'a kanał na Twitchu i tam lecą jego wideo. Bardzo spoko. Jak ten, jak... Na YouTubie tak jest zrobione, tak, z tak. Kapitana Star Bomby, no. Dobra, dawaj, bo ja cię czekam już dość długo. Chodź mi kogoś zabić, no. Mam chrupki, mam Sparksa, ale do Sparksa mam tylko zapalającą, to nie chcę. Do Spectera sobie wezmę kulę. Kurwa droga ta kula. Pożałowałem, że wziąłem. Mogłem wziąć amunicję drobną, ona kosztuje dychę. Też śmieszna. Tak. Chociaż ostatnio nie zabiła trzema strzałami. Ale to nie wina amunicji drobnej, tylko Spectera. Romero by zabiło z albo 15 metrów na raz. Twoich umiejętności strzelania. Zgadza się. Tutaj, jak bardzo bym nie chciał, tak muszę się skończyć. Ale przepraszam, jakich umiejętności? Ja mam tylko 500 godzin w tego. No ja chciałbym przypomnieć, że zajebałem 6 osób ostatnio, a ty i tak skerujesz to. Nie, to się, to tutaj to się akurat nie zgadza. Wyobraź sobie taką rzecz. Ja nie chcę bluźnić, broń Boże. Ale wyobraź kurwa sobie, że spędzasz twoje 1200 godzin na czymkolwiek innym. Gotowanie. Albo czytanie książek. No to przecież jesteś kurde jakimś... Jesteś przekujem. Super Saiyanem. No. Wtedy. A tak to jesteś w hucie i cię... I cię dzieci w krzakach jebią. Tak, ale to pokazuje coś jest innego. To pokazuje coś innego, Damian. Co to pokazuje? Integrity. I lojalność. Zasady i lojalność. Do gry? Tak. Do przyjaciół. Patrz. Z miłosnym Marcinem już nie mam kontaktu. A w grę dalej gram. To się zgadza. A z tobą mam. Bo gramy w grę. Tak? Chociaż nie tylko, no nie tylko. Nie, no robimy też inne rzeczy, bo mam dla ciebie nóż. Zajebisty jest ten nóż. W sensie, nie ma pojęcia jaki to jest nóż. To jest Mora Knife. Ale... Mora Knife jest najlepszy do wszystkiego. Znaczy, on jest chujowo wygląda, ale jest najlepszy do wszystkiego. Serio. To jest nóż, który możesz jebać, który możesz psuć, który możesz... Co chcesz z nim robić? Zostawisz go dwa dni na zewnątrz? Spoko. Przeszlifujesz, jest gotowy do użycia. To jest dokładnie ten sam, co był u ciebie na biurku, tak? Tak. To jest ten, który był na moim biurku w ogóle dla ciebie. Zajebioza. Ty, to on mi się w chuj podoba. Jak sobie... Pierwsze co zrobię, to na tej plastikowej poszewce sobie wyryję coś. Na razie jest tam napisane ja, rozumiem, będę musiał to zbadać. Nie, że wiem co to znaczy, jako że jesteśmy na streamie. Ale... Ja myślę, że to w innym języku jest. Zdecydowanie. No. Nie, ale to jest nóż, który się sprawdził tak wiele razy, w tak wielu różnych miejscach. Mogę zabić grubego? Zabiję. Tak, no, co się mnie pytać? No lepiej z dynami, żeby się nie zgasł. Ludzie! Gdzie? Nie wiem. Ale gdzieś są. Ale stałeś? Nie, jest czerwona. Okej, czyli najpewniej są po prawej. To jest trajcik. Czepliwość. Może się przydać. Najpewniej są gdzieś tam. Właśnie, nie, tutaj się zamknąłem trochę w środku. Ale muszę być bardzo blisko, ty. Ja wezmę, bo nie słyszę niczego w porównaniu z nimi. Po prawej wyje. Nie, czyli z prawej raczej po to. Dobra.
Twoja prawa czy moja prawa? Moja prawa. Na... Jesteś już w samym miejscu. 195 słyszę totem wyjący. No to żeby łapał w dwóch ogniskach, to muszą właśnie być tam. Nie, są dalej. Wiem, odwróciłem się. Dostał. I drugi wskazał mnie. Czekaj, bo mam lipę. Spoko. Oni też mają lipę. I z tych dwie apteczki poszły w cholerę. Ja umiem regenerację. A, no miałem regenerację. Mają coś krwawiącego jak coś. Nie lubię. Ty też nie bardzo. Not a big fan. Ja wychodzisz chyba z tej samej strony, nie? Dobra, ja porobię tutaj bismarz. A zrobię śmieszne. Czemu nie? No misję muszę się zacząć ruszać tutaj. O Jezu, ale mi pierdoli. Chyba, żeby ruinę się nie poszedł. Oni chyba na lewo odbili. Chyba to była apteczka. Wydaje mi się, że ich gdzieś tu słyszałem, gdzieś tutaj. Jebnął stąd. A, jestem, no. A jak zajmę, spokojnie. Masz strzelbę? Masz strzelbę. Boże, jak bardzo nie trafiłem dwa razy. No teraz trafię, na się liczy. Nie, gdzie jest jeszcze jeden? Chyba, że był tylko jeden. Dopilnuj go, bo ja nie mam pojęcia. Nie. Plecy! Na mnie! Gdzieś z boku. Ta! Jest u nami, dosłownie na mnie. To jest krwawiąco. Do wody. Panikuję odrobinę, wiesz? No sam wydaje mi się, że możesz iść dalej w krzaku na górze. Bo on to mnie zabił z góry z krzaka. Z lewej albo z prawej. Będziesz wiedział, gdzie jest przynajmniej. Mam nadzieję, że słuchałeś. Weź mi powiedz ile metrów. 24, nie tak daleko. Nie no, to dosyć daleko właśnie. Daleko, tylko... Kurwa, w jaki sposób? Z jakiego kąta mógł cię trafić tam?
No, ty chyba go widziałeś, nie? To czarne za zaspą? Bardziej po lewo przesuń? O, no chyba tutaj, stąd mnie walną, tam dalej, no. Tam masz kolejną zaspę, to wydaje mi się, że z tamtego krzaku mnie zabił. Mało co tu widać. Musisz do następnego krzaku przejść, na wprost. Żeby tam do niego się dostać. Możesz go spalić teraz. Potrzebny nam będzie tajemniczy wysi sprzęt. Kurwa, co stałem, tak. Regeneracja jemni kolejna. Niczymy się sprzęt. Dobra, no. Kurwa. Co, działamy. Lecimy. Kurwa. Słysz go, broj. Co to jest za nabój? Zwykły. Czyli... Wybuchowy jak trafisz. Wybuchowy jak trafisz. I umierający. A już tak daleko dobiegłem. Śmieciu ty. Kurwo jebana ty. Kurwo. Na pewno dało się to zrobić lepiej, tylko ja nie wiem jak. A to prawda. Zrobię w zasadzie idę walnąć kolejnego, bo to jest po prostu... Może mój organizm po prostu potrzebuje już większej ilości kofeiny, może się przyzwyczaiłem do tej ilości kofeiny i tyle. Ale kolejnego tego Energola? No. Aha. Dobrze. O, dwa Nvidia Highlights. No i w końcu mogę sobie zobaczyć, jakie są highlights. Poległy gracz i poległy... A, bo dwa razy umarłem. Ale dobrze, że przynajmniej nagrywa, nie? Mhm. Czyli działa w końcu. Porobimy zaraz jakieś shorty na TikToka. Dobrze. Ja mnie na razie nie interesują. Nic. Doczesne dobra. Ja biegam nagi. No nie, no ja na przykład biorę, ja kupię coś, czyli kupię żelki. Nie, przepraszam, papierosy. No te haszkomory, jak one się tam nazywają. Zobacz, no. I wezmę... Żelki? Toporki. Jestem dobry z tym. No i ja niestety, no... Wydaje mi się, że 40 zł, które wydam na regenerację, jest warte. No i co tu mam? Tu mam Romero, tutaj mam... Co to jest, zwykły nagan, czy to jest oficer? To jest oficer, więc oficera sobie wyposażymy. O, szybka amunicja darmowa, zajebiście. Dziękuję. I idę po Energola. Dobra, wracam. W ogóle dzisiaj mam kolejną historię a propos tego, dlaczego Ewa jest przecudowną istotą. Więc Ewa ma okres. I Ewa jak ma okres, to ją napierdala tak, że myśleć nie może, chodzi, zwija się w kłębek i tyle, nie? No i powiedziała mi, że dlatego dzisiaj się chce. Tak jak Marysia. Że dlatego mi też dzisiaj powiedziała, że się chce się spotkać na chwilę i potem chce umierać w pokoju u siebie. Powiedziała, że spoko, nie ma problemu, nie? Poszliśmy na spacer, bo lubi spacer, poszliśmy na lody, ale po prostu co chwila, wiesz, zatrzymujemy się, bo ją bolą rzeczy. Ja mówię, dobra, skoczmy się do sklepu i jedziemy do mnie w takim razie, obejrzymy sobie seriale i przykryjemy się kocykiem, wiesz, damy ci coś do zjedzenia i tak dalej. No i oczywiście dużo furiacji, dużo różnych rzeczy, bo jak cię boli wszystko, to się wkurwia, ja to całkowicie rozumiem, miałem tak w zeszłym tygodniu, więc tam kompletnie się nie przejmowałem niczym. Przyjechałem z Ewą, Ewa wchodzi i mówi,
W ogóle wchodzimy do sklepu i ja mówię, kurwa, chciałbym czekoladowego mleczka, nie ma czekoladowego mleczka. Ona spokojnie, ja coś wymyślę. Ja patrzę, Ewa przychodzi z mleczkiem i z... nie z mleczkiem, tylko ja mleczko sobie wziąłem, bo ona znajduje kakałko w proszku. I wzięła mi i zrobiła kakałko, nie? Całym, bo takie szklane mleko kupiliśmy, całą taką szklaną mleczną butelkę, nie? Litrową. I ja sobie myślę, no złota. Przyszła do domu i mówi, że ja teraz będę robić mleczko. Przychodzi do mnie, ja tam miałem jakieś 2-3 kubki i talerz w zlewie i ona mówi, masz w zlewie rzeczy, poczekaj, ja pozmywam. A ja mówię, że nie, no uspokój się, siada i tak dalej. Nie, tylko serial włącz. No ja mówię, no dobra, no. Przyniosła mi jeszcze jakieś żelki czy inną przekąskę. No, co to jest? Bardzo jak żona wymarzona. Tak. Pytanie tylko, no, albo nie, nie ma żadnego pytania. Czy tak będzie zawsze? No dobra, to jest pytanie, ale wiedz, że to nie jest spowodowane moim brakiem wiary w Ewę, tylko doświadczeniami z Marysią. A. Zastanawiam się, czy to nie jest czasami wersja demo. O! Boss! Mam czepnę, pierdolam się tam. Damian, no, wyjdź tam. Wyjdź tam. Cofnij się. Nie mogę się cofnąć już. Nie chuj, nie wyjdziemy z to. O. Nie mogę przeskoczyć, zabije mnie! Dobrze, udało mi się uciec, Damian. Ty też możesz uciec. To jest Scrappy? Aha. A, no chyba, czyli nic to nie będzie ciekawego. Ale w trzambie dostał! Michał? Co? Albo ja wezmę regenerację. W sensie ten, wytrzymałościowy zastrzyk. A po co? Zaraz umrze. No i tak mam, więc... Bo czuję, może niech się uspokoi, nie? Szukałem tylko czegoś. Biały? Gdzie on się tutaj wypstrykał? Nie pstrykał się, bo wybuchł. Uchyla się tylko na koniec. To jest, zabijmy. Zablokował mnie. Rozstrzelaj, rozstrzelaj i podnoś. Chyba już mam. Ja. Dobra, chyba podnoś. Solo pewnie. A ty? Dzi? To trzeba szatować. Ja już biegnę na niego. Gdzieś mnie na nim widzi. Wstał! Dał. Padł! No dobra. O, autoszmata. Zajebisz się. Na zewnątrz. A to ten. Jezus, ale to zrobiłem pięknie. No, nie, bo zajebiste to było. Patrzyłem na to. Przez ścianę, nie widząc w ogóle nic. Pyk. Masz ogień? Nie. Mam tepną, ale to się nie nada chyba. Nie. Tu jest ammo. Ammo mnie nie interesuje. Sorry, ziomuś, zły dzień w biurze. Sorry, piłem na akurat napój. No ale spoko, ogarnąłem. Ten Borheim to ja droższy jest jednak. Ładować trzeba. Pilnij go ty teraz przez chwilę. Gdzie on leży? Tu leży. Tu, bo ja chcę się napić. Ja ogólnie mamy jego kolegę z Necro, nie? No ja wiem, wiem, ale chyba go już nie będzie podnosił za bardzo. Chodzi jego kolega tutaj. Ja to Romero sobie wezmę. Cicho, bo tu chodzi. Mam nadzieję, że go pilnujesz, ale to jest moje Romero ogólnie. Wiem. Spoko, spoko. Pilnujesz? No, tu biega to jak ma go, wiesz. Myślę, dlatego, że strzeli 10 razy i w końcu podniesie za którymś. Ja jednak chcę. Jezu, prawie dostał.
będzie wchodził. Otwórz drzwi. A, bo to jest inny, nie ma jeszcze chaos. Był. Wiesz? On ma mako. Możesz sobie wziąć. Chcę. Lubię mako. A gdzie leży? Na zewnątrz, poza oknem. No lód zrobię szybki. Ma Borheima, jakbyś chciał. O, ja wezmę naboje. A nie, nie będę, mam Borheima. Jezu, ale gówno miałeś w rękach. Trzeba było mu... A i tak zabiłeś z tego. Z Martini Henry strzałem, no. Jednym. Oczywiście. No ale gówno straszne, nie ma co. No prawda, no prawda. Ale to jest w ogóle Gator Legs. I no musi, tajemniczy musi sprzęt. Mówiłem o nim. Spodobało mi się. Szybka akcja to była bardzo. Bardzo dobrze zareagowałem. O, ludzie! To może... O kurwa, ten... Żuczek? Dobra, mamy dwójkę z tamtej strony, daleko. Daleko? No teraz to już będzie bliżej, nie? Ale były dość daleko. O, już pod drzwiami. Uciekałem, że dałem spokojnie. Miałem, że dwie rozbiłeś tylko. Nie, 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 specjalnie. Dalej strzelałem. To moje. Zamykane mamy, bo zamykane. A ładna akcja to była w ogóle. Też mi się podobało. Kurwa. To jest mój czy twój? Ty, to jest twój! To jest mój! 180 FPS-ów mam. Oho, wow. Biega tutaj ty, Bigo. Już mi się skończył. Proszę, kurwa. W środku? Nie. Ale ratuj mnie, w sensie osłaniaj mnie. A gdzie on jest? Na zewnątrz, ale po mojej stronie. Podejdź tutaj do mnie. Odwiedź. Dynamit! Gdzie otworzył? Nie, ale do nas strzela? Tak, w drzwi. Idę rozjebać. Tutaj kolejny typ. O, spoko. Dobra, trzeba trzymać kąt. Starka łyczek. Wyszedłbym stąd. Uwaga, pod drzwi biegnie. Nie muszę uwaga, dla mnie nie ma sensu wychodzić. Łe, chłopie, gdzie ty to rzucasz? Ja pierdolę, no prawie mnie zajebał, to tak to rzuca. Okej? Okay. Ty? Nie. Okej. Okay. Szybko, szybko w ogóle. Dwóch typów. Jeden jest tam obok ciebie, a drugi jest obok mnie. Ma łuk. Jest za psianem.
na wprost ciebie. Na chwilę tylko, wiesz, nawet nie wyjrzałem przez to, przebiegałem. Pięknie. Będzie wbiegał pewnie. Dobra, to jest dechna. Solo. Struj po mnie. Pięknie. Gdzie? Oni nie wiedzą, co to jest. Nie. Ale nie dostali. Jeszcze lepsza. Pięknie teraz. Pięknie, pięknie. Jezu! Zabiłem. Rozglądam się. Czysto. Jezus, ale dzisiaj mamy jakiś, nie wiem co. Czas reakcji bardzo dobry. Mako, proszę pana, to jest Mako. Wypalony. Dobrze, że wypalony. Nasz kolega Mako. Mówi, że to Mako lepiej wziąć? Maratona? Też fajny. Znaczy maraton to nie wiem. Ale ja mam... Crown Kinga. A to już kwestia, wiesz. Spierdalamy sam. Na cypresy. Ej, ten spalony, ten spalony. Kurwa mać! I wiesz co mi się wydaje? Że tu nie ma MVP w tym meczu. Zgadza się. Bo to tak porówno. Zgadza się. Ale ja sobie wezmę jeszcze tak na wszelki, bo kompletnie nie mam ammo. O, tam też się ktoś klepie, dobra. Da, to też się pierdolają. Warto wiedzieć, że dwie ekipy przynajmniej tam są. No, ja jestem content, bo z loadoutu typu gówno i typu kutas zrobiłem sobie loadout typu mam pieniądze i nie zawaham się ich użyć. Albo aka Bruce Wayne, Bruce Wayne loadout. Ja jeszcze Dolcza mi brakuje. No ja tylko Mako tego wziąłem, ale podobało mi się tak czy siak. Jeszcze oprócz tego wykorzystam moje zdolności komunikatywne i negocjacyjne. Co, gadałeś coś do nich? Nie. Ale trzeba, myślę, że trzeba mi to odpowiedzieć, że jeśli chodzi o jakąś taką strategię, to dobrze mi idzie. Dobrze było. A mi ostatnio dobrze się celuje, na przykład. Ja z celowaniem to mam cały czas problem. Ja mam wrażenie, jakby ręka mnie nie słuchała. Bo moja głowa dokładnie wie, co chce zrobić, a ręka tak... Tyle o ile. Ja wiesz, dlaczego tak zrobiłem? Bo przestałem myśleć. Bo to nie ma co myśleć, to trzeba strzelać. Trzeba strzelać serce. No, ale z tego będą dwa szoty. Ja będę miał więcej. Muszę sprawdzić, która to jest ten. No, sprawdź sobie, która to jest minuta, żebyś sobie teraz zapisał, żebyś musiał tego szukać potem milion lat. Albo po prostu zatrzymaj sobie nagrywanie i włącz jeszcze raz. Będziesz wiedział, że na koniec. A najlepiej, jakbyś sobie po prostu przypisał pod OBS-a, na przykład pod F3 właśnie, żeby od razu ci szota ściągnęła z ostatnich dwóch minut. No, to by było spoko, muszę znaleźć to opcję. No jest fajne. Tylko nie mam w okolicy. O, tak mu zrobiłem. Pym, 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 bum. A potem zrobiłem
Wstałem, otworzyłem ledwo ślipia, pyk! I zabiłem. O, Mako też jest przystojną karabiną. A ja sprawdzę ustawienia OBS-a, plik. Ustawienia. Albo nie, narzędzia. To się jakoś nazywało... Menadżer powtórek? Coś tego typu. Okej. Okay. Ja to znalazłem po prostu któregoś razu szukając, wiesz, co OBS jest w stanie zrobić. I jak to znalazłem, to było takie wow! Skróty klawiszowe. Rozpocznij nagrywanie, zatrzymaj, pauzuj znów. Podziel plik. Rozpocznij nagrywanie powtórek? No, no, to może być to. Tylko teraz musisz wejść na nagrywanie powtórek i ustawić sobie odpowiednie parametry. Ja właśnie... O Jezu, nie spojrzałem jakie Nvidia... Nie! Straciłem wszystko! Nie! Damian! Coś ty zrobił! Ja? Moje powtórki! Ale co ja zrobiłem? Wiesz, to ja zrobiłem. Kliknąłem, wiesz, okay. Zamiast ten... Zamiast... O nie, moją Nvidię powtórkową! Aaa, najgorzej! Znaczy zaraz sprawdzimy, może to gdzieś jest, ale jeżeli no nie ma, to szkoda. Jeszcze raz czekaj, ustawienia. Główny stream, nagrywanie, jest to jakiś stream, nie? Wyjście. Bitrate max. Bardzo dobrze, poproszę wszystko. Jej, kapitalizm! Ej no, ale gdzie mi się Nvidia muszę znaleźć? Kurwa. Ej, to jest tak przyjemne. Zgubione klatki 0 ze 116 200. Też sobie zrobię to u nagrywania powtórek, bo... Tylko gdzie to się robi? Jak mi mówił, to mówił mi, że tak jedna... Stracenie jednej klatki na 100 to jest dobrze, nie? No ogólnie tak. Nie potrzebujesz tych wszystkich klatek ogólnie. Ja wiem, ale tak miło wszystko... Znaczy ja wiem o co chodzi. Czekaj, gdzie znalazłeś nagrywanie powtórek? Plik, ustawienia i skróty klawiszowe. Tylko, że szukam teraz o tych powtórkach, ale nie widzę tu nic takiego. Może główna. Może w głównych. Multiview, tryb studia, przełącz lokalizację dysku, odległości... Kurwa, sorry. ChatGPT. To ja się będę męczył, nie? Nagrywanie jest też. Dwa sposoby. A rejestrowanie wtedy to można nawet z Windowsa robić. Nagrywanie wstecz to jest Windows Alt-G. No ale to... Nie no, chcę to w OBS-ie mieć. Też chcę mieć to w OBS-ie, właśnie patrzę. Mikser dźwięku, efekty przejścia sceny. Studio Replay, OBS. Cześć, witam w kolejnym poradniku, tym razem ciekawego. Dobra, ja się robię. Jakby, że te sceny, no tak jakby cały czas ustawienia OBS. Zmienić tryb wyjścia to jest bardzo dziwne, proste. I wtedy mamy, niestety, ale no, nagrywanie. Musimy ustawić nagrywanie, oczywiście ścieżkę musimy sobie zapisać. Okej, okay, ja wszystko wiem. Damian, po kolei. Główne ustawienia. Tryb wyjścia proste. Ustawienia główne.
A, ja nie mogę wyjścia proste, bo ja kurwa teraz... Wejście? Ale poczekaj, gdzie to jest? Czekaj, na razie to... Nie mogę tego zrobić, bo mamy transmisję cały czas, nie? I teraz A, musimy... no to ja zatrzymałem. Też zatrzymałem.